Nakrętki od Coca-Coli, wody czy dowolnego ulubionego napoju mogą pomóc niepełnosprawnym dzieciom. Wystarczy zebrać dowolną ilość i wrzucić je do pojemnika na nakrętki, który właśnie stanął przed budynkiem Fundacji Sol. Myślę, że jest to świetna inwestycja i propozycja dla mieszkańców Lubina, dla młodzieży, dla ludzi starszych, aby każdy wspierał tutaj nas, czyli osoby potrzebujące też z Fundacji Sol, ale też mieszkańców Lubina, którzy w różnych miejscach organizują zbiórki nakrętek. Moim zdaniem jest to bardzo dobry pomysł i mam nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze i że nazbieramy dużo nakrętek. Pomysł jest rewelacyjny, szybko moim zdaniem, mam taką nadzieję, że szybko uzbieramy, tak jak pani Małgosia powiedziała, że w miesiąc, może nawet szybciej uzbieramy te wszystkie nakrętki i pomożemy. Dochody uzyskane ze sprzedaży zebranych nakrętek Fundacja Sol zamierza przeznaczyć na rehabilitację oraz wózki inwalidzkie dla dzieci z powiatu lubińskiego, polkowickiego, głogowskiego i nie tylko. Tak jak też wspomniałam, my mamy swoich podopiecznych, są to przede wszystkim dzieci chore i będziemy zbierać tutaj te nakrętki, później je sprzedawać i przeznaczać te pieniądze na cele charytatywne. Te wszystkie właśnie nakrętki to będziemy je sprzedawać i te pieniążki, które właśnie otrzymamy z tych nakrętek, będziemy właśnie dawać na chore dzieci. Zebrane nakrętki można wrzucać do pojemnika w kształcie wielkiego serca przy budynku Fundacji Sol w Lubinie, która ma siedzibę przy ulicy Sportowej 35. Lubinie!